Cześć! Ten film to jeden z 4 odcinków, w których zobaczycie, jak uruchomić dopiero co zakupione usługi stacjonarne, czyli internet, telewizję, multiroom oraz telefon. W tym odcinku multiroom, czyli podłączamy dodatkowy dekoder do działającej usługi telewizyjnej. Pamiętaj, że na tym etapie musisz mieć już podłączony internet i pierwszy dekoder. O tym, jak to zrobić, opowiadałem w poprzednich odcinkach. Dekoderem do multiroomu jest najczęściej Sagemcom UHD88 i to na nim zaprezentuję podłączenie. Zanim jednak zaczniemy, przygotuj sobie umowę. Jest na niej ID i kod poufny. Te dane będą potrzebne do aktywacji. Jeśli wszystko gotowe, to możemy zaczynać. Najpierw podłączamy zasilanie, a potem łączymy dekoder z modemem. Jeden koniec przewodu Ethernet podłączamy do dekodera, a drugi do portu w modemie. W przypadku Fanboxa 2.0 może być to dowolny czarny port. Teraz włóż kartę dostępu i podłącz kabel HDMI. Włącz dekoder, telewizor i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aktywuj usługę wpisując kody ID i PIN z umowy. Gotowe! To tyle w tym odcinku. Jeśli masz pytania, zadaj je na forum Nasz Orange. Dziękuję i do zobaczenia.